No i drodzy słuchacze, tak właśnie brzmią Szklane Oczy. Mieliście okazję zapoznać się z tą niesamowitą, dosyć odjechaną na swój sposób, można powiedzieć, twórczością. A oprócz tego, że zapoznaliście się z tym, jak właśnie takie Szklane Oczka brzmią, to zaraz będziecie mieli także okazję dowiedzieć się, co tutaj ciekawego będą miały dziewczyny do powiedzenia, bo przygotowałem sobie kilka tematów, które chciałbym z nimi poruszyć. Jeszcze one w naszym studiu trochę się pokręcą i usadowią się w taki sposób, żeby na spokojnie, w pełni komfortowej sytuacji móc sobie ze mną porozmawiać, napiją się wody oczywiście, żeby czuć się w pełni przyszykowane do gadania. Sekundkę to jeszcze zajmie, wszystkie mikrofony zostaną zdjęte, więc nie uciekajcie sprzed naszych radioodbiorników i wyczekujcie dalszej części naszego słuchania, bo również po tym wywiadzie, co warto wam przypomnieć, to, że będziecie mogli usłyszeć kolejne utwory z ich twórczości, bo jeszcze kilka tych utworów nie wysłuchaliście, są one przygotowane, natomiast no, na to będziecie musieli, tak jak mówię, poczekać. Dziewczyny tam już powoli, jak mogę wam powiedzieć, szykują się, rozplątują kable i chyba widzę, że już powoli są gotowe. Jak tam, dziewczyny, czujecie się w porządku? Gotowe? Super. Ła, nawet z takim efektem dodatkowym, więc jest totalnie psychodelicznie. Dobra, dziewczyny, powiedzcie mi, jak to się stało, że trzy dziewczyny prosto ze Śląska zebrały się w taką klikę i tworzą taką odjechaną i odklejoną muzykę? Stało się to w sposób dosyć oczywisty, bo chyba każda z nas no, od dziecka chce grać i zawsze no, szukamy... No, wszystkie okazje, które się nadarzą, żeby z kimś zagrać, to my je wykorzystujemy. No, my się znalazłyśmy z Agą dosyć wcześnie. To chyba była pierwsza liceum i właśnie obie byłyśmy trochę zmęczone graniem coverów i chciałyśmy stworzyć coś swojego, a w sumie nie bardzo było takich ludzi, no, trudno było znaleźć takie osoby. Ale no, na szczęście przez internet się poznałyśmy. I właśnie z Agą i siostrą Agi Olą zaczęłyśmy grać. No ale potem dołączyła do nas Justyna, która no chyba też właśnie od nie wiem, przedszkola ma muzykę właśnie w głowie, w sercu. I tak się zebrałyśmy i tak zaczęłyśmy grać i tworzyć nietypową muzykę i docenianą do tego w ramach wielu koncertów, które zagrałyście. W zeszłym roku miałyście okazję zagrać na Open Air Park przed takim mało kojarzonym włoskim zespołem, który się nazywa Maneskin. Może ktoś z naszych słuchaczy kojarzy. Jakie to było doświadczenie dla was? Wydaje mi się, że było to dla nas po pierwsze bardzo szokujące, ponieważ nie spodziewałyśmy się takiego występu. Jednakże kiedy dowiedziałyśmy się o tym, bardzo się ucieszyłyśmy. No i samo jakby doświadczenie myślę, było bardzo stresogenne, no bo jednak wystąpienie przed publicznością jako support, przed publicznością, która tak naprawdę przychodzi specjalnie nie na nas, tylko na Maneskina, miałyśmy tego pełną świadomość. Mimo to jesteśmy bardzo szczęśliwe, ponieważ publiczność przywitała nas bardzo sympatycznie, więc myślę, że wyciągnęłyśmy z tego bardzo dużo zabawy i doświadczenia z występów na dużej scenie. Tak, no to był wielki szok, bo no myślałyśmy, że no tam jakby ktoś przyjdzie, zatka uszy albo coś, a jakby publiczność nam zaczęła skandować naszą nazwę przed wejściem, no a to co się działo w trakcie występu, to jakby przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, no i jest to ogromne przeżycie zagrać przed takim no tłumem. Wielotysięcznym tłumem i jakoś w ogóle wchodzić z nim w interakcję, ale myślę, że dosyć szybko się odnalazłyśmy w tej nowej roli. Można biegać przed sceną, ludzie się cieszą. Tak, skakać publiczne. Stworzone do stadionu. No, ale można powiedzieć, że często znajdujecie się w takich dosyć nietypowych sytuacjach, bo na swoim koncie macie chociażby koncert w elektrowni czy w areszcie śledczym. To są dosyć nietypowe miejsca do zagrania koncertu. I powiedzcie mi, czy natomiast są jakieś miejsca, które jeszcze chciałybyście podbić z takich nietypowych lokalizacji? Stadiony, ale to jest typowa lokalizacja. No, ale myślę, że jakby im dziwniejsze zaproszenie, tym jakby będziemy bardziej chętne do gry. Jakieś łodzie podwodne, jakieś... Statki generalnie. Statki. Ale kiedyś grałyśmy. Właśnie no to nie grałyśmy na łodzi. Miałyśmy grać na łodzi, ale coś tam była, jakaś burza i grałyśmy po prostu w porcie. Ale... Jeszcze przed wami. Tak, no jakby myślę, że będziemy świetnym zespołem, takim rejsowym, jakby uprzyjemnimy wszystkim. Wszystkim transatlantyckie jakieś podwoje.
No wiecie, przy waszej muzyce zdecydowanie da się odpłynąć, więc myślę, jak najbardziej wpasujecie się w takie klimaty. No a skoro zaliczyłyście taką dużą liczbę wydarzeń, to chciałbym też się dowiedzieć, jaka forma koncertów jest wasza ulubiona. Czy są to kluby, czy właśnie takie nietypowe lokalizacje, czy może coś bardziej typowego, jak stadiony właśnie? No, ja uwielbiam grać w klubach i właśnie każde takie wydarzenie... No, jest to cudowne, że można właśnie kontakt mieć praktycznie z każdym tam człowiekiem, każdego widzisz gdzieś tam, choćby nawet kątem oka, więc no ja uwielbiam grać w klubach i to jest no jakby moja ulubiona chyba rzecz w życiu, ale no też jakby na jakichś plenerach i tak dalej jest to duże przeżycie i każdy koncert właśnie jest inny i aż mnie dziwi, jak dużo właśnie zależy od miejsca, w którym się gra i nasza muzyka potrafi brzmieć bardzo, bardzo różnie. A jest jakieś takie jedno miejsce, w którym najlepiej czułyście, że wasza muzyka wybrzmiewa? Jakiś taki jeden koncert, który najlepiej wspominacie? Nie. Każda chyba ma swój ulubiony, na którym to ona się najlepiej bawiła i łapała kontakt właśnie i z miejscem, i z publicznością. No tak, w sensie bardzo trudno wybrać, no bo tych koncertów zagrałyśmy już bardzo dużo i właśnie... Też bardzo się zmieniłyśmy na przestrzeni tego czasu. No to jest właśnie jak pytanie o ulubioną piosenkę. No jak się słucha trzech płyt, na tam jak się ma parę lat, to jakby łatwo powiedzieć, a teraz no jest to zadanie no nie banalne. No dobra, to nie będę was męczył takimi karkołomnymi zadaniami, nie będę wypytywał o wasze ulubione z tych wspomnień. Natomiast za wami, nasi słuchacze, którzy słuchają nas na antenie Radia 1.7, nie mogą tego zobaczyć, ale za wami powstała mała galeria sztuki, bo przywiozłyście ze sobą serię naprawdę równie dziwnych, co wasza muzyka, obrazów i chciałbym zapytać o te obrazy. Co możecie o nich powiedzieć? No to są obrazy mojego brata, który właściwie nie cierpi malować. Ale no jakby dzisiaj je wygrzebaliśmy gdzieś spod kanapy, bo przez właśnie pół roku no miał jakieś tam zajęcia z malarstwa, ale on generalnie jest bardziej twórcą komiksów i jakich grafik. No i to są właśnie jego rzeczy, które powiedział, że możesz spalić, możesz wziąć jakby. A co najśmieszniejsze, zapytałam się dzisiaj Ani w aucie jadąc tutaj, za ile mogę kupić jeden z nich, więc może biznes jakiś tutaj. No. Uważajcie z takimi stwierdzeniami, bo jeszcze słuchacze nasi również się rzucą i będą chcieli po czasie zakupić. Te obrazy zobaczycie oczywiście na materiałach, które z tego wydarzenia powstaną. No a o waszej twórczości jeszcze chciałbym trochę popytać, no bo macie na swoim koncie również utwór, który został stworzony pod grę. Chernobyl Light Liquidator Simulator, czyli utwór Piołun. No i wspomniałeś, że twój brat bardziej komiksowy jest, więc mnie ciekawi, czy jest jakieś dzieło kultury, typ kultury, pod który chciałybyście stworzyć jakiś taki utwór, a może i cały soundtrack. Popłoch w oczach. No, myślę, że jakby tworzenie do gier komputerowych jest jakieś tam blisko, bliskie. Aga jakby no, na co dzień tworzy muzykę do gier, więc myślę, że stworzenie takiego całego soundtracku, takiego no już od A do Z byłoby jakimś fajnym wyzwaniem, ale no też nasza piosenka pojawiła się w filmie i no każde takie pojawienie się naszej muzyki w jakimś takim no łączeniu mediów jest bardzo dla nas fajne, przyjemne i jest to okazja do poznania też jakby innych twórców i zawsze jesteśmy na taką współpracę chętne, więc co komu do głowy przyjdzie, myślę, jakby chętnie do tego ułożymy nową muzykę albo damy dostęp do starej. Drodzy słuchacze, zatem jeśli tworzycie jakieś dziwaczne dzieła kultury, no to już wiecie, do jakiego zespołu się odezwać. Trójka wspaniałych dziewczyn prosto ze Śląska czeka na zaproszenie do takiego wspólnego tworzenia. No ale odskoczmy sobie na chwilę od twórczości, bo słuchaj, tu pytanie bardziej do Ani skierowane. W 2018 roku, wyciągnę tak odległe wspomnienia, wspomniałeś, że jesteś mało rockową dziewczyną i taką bardziej introwertyczną, co według niektórych było wcześniej widoczne. Ja natomiast mam wrażenie, że z czasem to się u ciebie zmieniło i że ten rockowy duch się w tobie obudził. I czy też tak czujesz, że rzeczywiście zmieniłaś się w taką bardziej rockową duszę? Ojej, nawet nie pamiętam, że tak powiedziałam, ale... ale no, to znaczy, myślę, że... Nie no, myślę, że można powiedzieć, że jestem jakąś taką rockową duszą. No to znaczy, zależy
no jak polsko-punkową duszą, może, można tak powiedzieć. Ale no, myślę, że mogło mi chodzić o to, że po prostu no często ludzie jak mnie jakoś tak poznają, po koncercie podchodzą i to się dziwią po prostu, że jestem jednak taka dosyć, no, że nie krzyczę, nie piszczę, tak jak mi się to zdarza na koncertach, no i jakby jestem nie wiem, trudno mi mówić o sobie, no, ale podobno jest jakiś kontrast. Nie przejmuj się, bo już za chwilę zapytam, już nawet teraz zapytam Agnieszkę i Justynę, jak wy się czujecie, czy czujecie się bardziej jako właśnie rockowe duchy, zwłaszcza, że ty, Justyna, no, chociażby tutaj w naszej rozmowie stosunkowo mało się wypowiadasz, jednak dziewczyny tu dominują, więc czy... Oj czy, nie, to w życiu jest inaczej. W życiu jest inaczej, tak? To tylko tak na wizji. To jak jest z wami? Czy rzeczywiście ten rock was aż tak osobowościowo też przesiąka? Wydaje mi się, jeszcze wracając do tematu introwertyzmu, moja małomówność może wynikać z tego, że po prostu jestem z dziewczynami stosunkowo najkrócej, znają się wiele lat. Ja gram z dziewczynami od pół roku i myślę, że dzięki nim staję się coraz bardziej rockową duszą, jednakże bardziej, powiedziałabym, w okolice alternatywy, jazzu, szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, to powiedzmy coś takiego przeze mnie przemawia. Ja się czuję bardzo introwertyczną osobą i właśnie scena jest tym zapleczem mojego życia, gdzie mogę w końcu tą rockową duszę, która się tak trochę ze mnie przebija, jakoś tak bardziej się otworzyć. Jest właśnie takim dobrym miejscem do ekspresji tej mojej części osoby. Ale no właśnie to jest tak, że na scenie oddajesz wszystko i potem masz spadek tej energii. Chcesz się zamknąć w swoim studiu, trochę tworzyć, spać długo po tych wszystkich szalonych nocach. Także dla mnie to jest połączenie idealne właśnie takiego introwertyczno-szalonego życia. Rokowego ambiwertyzmu, można powiedzieć, na swój sposób. Dobra, dziewczyny, posłuchajcie, bo mam takie wrażenie, że na scenie polskiej muzyki, zwłaszcza tej rockowej, jest stosunkowo mało girls bandów, a wy akurat jesteście, mam wrażenie, jednym z bardziej rozpoznawalnych, a przynajmniej grających taką dystynktywną muzykę, nietypową muzykę, która łączy ze sobą bardzo dużo różnych dziwacznych gatunków. I jak myślicie, z czego to się bierze, że właśnie takich zespołów jak wy jest, nie jest aż tak wiele, jak na przykład, nie wiem, rockowych boys bandów? Niestety świat muzyczny jest przepełniony mężczyznami, stety bądź niestety. Kobiet w muzyce jest nadal mało, mimo że sytuacja się zmienia, co jest świetne, uważam, i powinno być kobiet grających coraz więcej. Kobiet, które po prostu wiedzą, że mogą, że czują się dobrze wykonując swój zawód. I mam nadzieję, że właśnie to, że my tworzymy taki girls band, da jakimś dziewczynom trochę wiary w siebie, że też mogą to robić, że to jest po prostu super i granie z dziewczynami, wiadomo, że jest troszkę inną bajką, ale też świetną bajką, więc jakby ja bardzo lubię grać z dziewczynami, jak wy, dziewczyny. Myślę, no ja też lubię grać. Właśnie gramy 5 lutego w Gdyni z zespołem Oczy Ciorne. Więc no, to jest super, że no, dziewczyny zaczynały grać tam w latach 90., więc no jakby czujemy się też częścią jakiejś takiej tradycji, tym bardziej, że jakby im więcej o nich czytam, im więcej jakby się o nich dowiaduję, tym czuję, że więcej nas łączy. No nie wiem, trudno mi oceniać jakby jakąś taką sytuację płciową w muzyce. Ale no jakby znamy, myślę, że parę bardzo fajnych zespołów, które grają same dziewczyny, ale no my jednak same, to nie było tak, że jakby chciałyśmy założyć zespół złożony z dziewczyn czy coś, tylko po prostu właśnie szukałam osób, które chcą tworzyć własną muzykę i jakby Aga była właśnie pierwszą osobą, którą znalazłam. No więc jakby nie jest tak, że dziewczyny nie grają i trzeba ich szukać, tylko trzeba się dogadać odpowiednio. No, zawsze tak jest, że niezależnie od płci musisz po prostu poczuć z osobą tą samą falę w muzyce i się z nią zgadać. Ja gram też w wielu innych mieszanych zespołach i tak samo są tam kobiety, z którymi się dogaduję, i mężczyźni, więc to po prostu zależy od tego, co ktoś
chce robić. Tak, dokładnie. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Czuję się w pełni usatysfakcjonowany i mam nadzieję, że nasi słuchacze również się tą odpowiedzią nacieszą. No a tutaj tyle mówimy o waszej twórczości właśnie i próbowałem, tak zastanawiałem się nad tym, jak określić Szklane Oczy, no bo gracie naprawdę spory przekrój gatunkowy. Jest tutaj rock, jest psychodela, jest punk rock i jeszcze to wszystko podlejecie jakąś przyprawą z poezji śpiewanej do tego wszystkiego. I gdybym miał rzucić wam takie drobne wyzwanie, jakbyście miały własnym słowem, nie określając żadnym istniejącym gatunkiem, swoją własną muzykę określić, to jak byście określiły ten styl? Pamiętnik. Pamiętnik. Mogą być dwa nawet. Pamiętnik. To jest przelewanie w muzykę swoich myśli, przeżyć. Także nowy styl muzyki wspomnieniowy. Okej. Okay. Dobra, czyli Szklane Oczy, muzyka o wspomnieniach, muzyka wspomnień i muzyka do pamiętników przede wszystkim. Dlatego wszystkim piszącym pamiętniki wiecie już, co sobie jako soundtrack zapuścić do takiego notowania. A co najbardziej satysfakcjonuje was w jakby byciu muzyczkami? Czy to jest samo pisanie, nagrywanie, czy właśnie granie koncertów? Które z tych rzeczy daje wam najwięcej przyjemności? Myślę, że granie koncertów chyba jest czymś najlepszym. Ja jeszcze osobiście mogę powiedzieć, że bardzo lubię próby, jakby proces przygotowywania się i często na przykład sytuacje, już jakby pomijając to, że nasze próby z dziewczynami bardzo lubię, to jeszcze jakieś sytuacje, w których na przykład gdzieś wskakuję na zastępstwo, kogoś poznaję nowego, to ten moment, w którym poznaję kogoś po raz pierwszy i to jest zderzenie typowo muzyczne, też jest bardzo ciekawy. W naszym przypadku też tak było, ponieważ z dziewczynami w sumie tylko z Agnieszką znałyśmy się ze szkolnego korytarza, ze szkoły muzycznej. No i też przyszłam i zamiast na początku jakoś długo rozmawiać, to naszą rozmową była od razu muzyka. Więc dla mnie to jest na przykład też jedną z ulubionych rzeczy, takie poznawanie się muzyczne. Poza koncertami oczywiście. Okej, okay, a dla was też? Jak to z tym jest? Granie. My chyba kochamy grać i w ogóle całą tą otoczkę wyjeżdżania w trasę, poznawania właśnie miliona osób, no i tego kontaktu z ludźmi, którzy są właśnie, przychodzą specjalnie po to, żeby posłuchać twojej muzyki. No ja chyba też lubię wszystkie elementy i każdy właśnie jest inny. No uwielbiam grać koncerty i to jest piękny moment, dla którego żyję, ale no też jakby jak stworzy jakąś piosenkę, no to też jest po prostu, no jest fajnie. Drodzy słuchacze, wiecie, żeby na pewno na koncert Szklanych Oczu przychodzić, bo sprawicie im bardzo dużo satysfakcji tym, że się pojawicie i pozwolicie wybrzmieć ich muzyce. Natomiast zapytam też o, może nie w taki bezpośredni sposób, o wasze inspiracje, bo poprosiłem was o to, abyście również przygotowały kilka utworów, które tutaj zarówno przed waszym graniem wybrzmiały. Wtedy było to Made in Poland, Spada Śnieg, oraz Manam z krakowskim Splinem. Jeszcze będziemy mieli okazję wysłuchać Tame Impali z New Person, Same Old Mistakes, Snarki, Papi oraz Wędrowców, Tułaczy i Zbiegi. I jak, co ta muzyka dla was znaczy? Dlaczego akurat te utwory się postanowiłyście wybrać? Aga, twój poszedł pierwszy. Mój poszedł pierwszy. Chciałam na pewno znaleźć coś, czego nie polecałam już gdzieś indziej. Też tak samo jak słucham wielu rzeczy, to jednak cały czas wracam do jakichś konkretnych twórców, czy nawet konkretnych piosenek. No i tak właśnie wyszło, że przed Sylwestrem wybierałam playlistę z rzeczy, które najczęściej u mnie leciały w 2021 roku. No i właśnie tam na najwyższych pozycjach umiejscowiły się te dwie piosenki. Okej. Okay. Dobre. Ja tu wybrałam krakowski Splin, no bo no nie wiem, jakby Manam jest, myślę, wielką inspiracją dla naszego zespołu od początku. W sumie jakiś jeden z pierwszych niedokończonych jakichś coverów, no, to było. Tak, pierwsza, no, próba grałaś był Manam. I myślę, że dlatego go wybrałam i też dlatego, że no, jesteśmy w Krakowie i no i jakby taka piosenka jakby jest dla mnie integralną częścią jakby tego miasta, no i też właśnie wielką jakąś inspiracją muzyczną, jakby no nie wiedziałam, że można tworzyć takie piosenki. No to utwory, które ja wybrałam, czyli Sing to the Moon, Snarki Papi, bardzo mnie od zawsze wzrusza.
I po prostu mam z nim same dobre wspomnienia. Towarzyszył mi w tych lepszych i gorszych chwilach i po prostu uważam, że fajnie się jest taką muzyką dzielić. A Tame Impala, cała twórczość, bardzo polecam. Brzmienie, jakość wykonania i wszystko, co tam się znajduje, jest po prostu świetne. Okej, okay, jeszcze został Wędrowcy, Tułacze i Zbiegi na sam koniec tych pięciu. Czy to jest taki ogólny utwór, czy znalazł się przypadkiem może? Nie, to też, okay. To też moje polecenie. Ostatnio dużo katuję właśnie Wędrowców, Tułacze, wszystkie ich piosenki, całe albumy. Grałyśmy niedawno z zespołem Gruzja i tam właśnie miałam okazję poznać Stawrogina, który jest tutaj głównym wokalistą. I jak go tak poznałam personalnie, to zupełnie inaczej teraz słucha mi się tej muzyki i właśnie odkrywam Wędrowców na nowo. Są naprawdę świetną muzyką i też taką świetną podróżą, która właśnie mnie prowadzi i teraz skręciłam na drugie rozdroże. Czyli uczyniła cię ta muzyka w samym sobie, takim wędrowcem, tułaczem i na swój sposób zbiegiem. Tak, tak, zupełnie jak się słucha tych utworów, to czujesz się właśnie jak ten tułacz, który się po prostu po tym szarym świecie tuła i odkrywasz kolejne jakieś tam zagadki. No dobrze, zmierzając powolutku do końca, jeszcze powrócę na chwilę do waszej twórczości, bo na swoim koncie macie też dużo osiągnięć, od chociażby właśnie tego koncertu, o którym wspomniałem, od was tak naprawdę wielu dziwacznych koncertów, od początku waszej działalności, czyli od sukcesów Dzielnica Brzmi Dobrze, ale które z tych osiągnięć, które z tych sukcesów uważacie za taki najważniejszy, który najbardziej wpłynął na was? Nie wiem, to jest też jedno z tych pytań trudnych, ale no, Dzielnica była wielką zmianą w naszym życiu, bo po prostu dostałyśmy no, calkę prób, tak, możliwość nagrania płyty, sprzęt, jak możliwość jakiejś no, koncertowania w jakichś miejscach bardzo, bardzo fajnych, więc no, jakby ten program no, jakby dał nam no, bardzo dużo i też właśnie dał nam taką kurczę, no taką poczucie, że serio to, co robimy, jakby ma potencjał, no bo tam jury było świetne i były to osoby, które bardzo muzycznie podziwiamy, więc no było to coś takiego właśnie na początku naszej drogi, co jakby było taką trochę trampoliną. Ale no myślę, że takich jakichś małych momentów przełomowych było w naszym zespole bardzo dużo. Nie wiem, jeszcze przedtem był festiwal Ars Camerealis, gdzie w ogóle nie wiedziałyśmy, co się dzieje, a zostałyśmy zaproszone na właśnie jeden z naszych ulubionych festiwali i mogłyśmy, no właśnie dostałyśmy taką szansę zagrania nie tam gdzieś w piwnicy albo na festynie, tylko właśnie na poważnej scenie i to też był jeden z takich pierwszych momentów. No a teraz nie wiem, jakby mam wrażenie, że jest taki czas, że jakby tych rzeczy takich, co nie wiem, co nie pomyślałabym, że rok temu, że się w ogóle mogą zdarzyć, one się nagle dzieją, więc no. Małymi sukcesami do wielkiego szczęścia, najprościej ujmując. Posłuchajcie, jeszcze kończąc już właśnie powolutku, no bo wydałyście w zeszłym roku płytę Rzeczywistość i jednocześnie wiedziałem, że gdzieś tam szykowałyście antyrzeczywistość, czyli całkowicie odwróconą twórczość, dodającą nowość, nowe utwory. I chciałem zapytać, czego możemy się spodziewać po dalszej twórczości Szklanych Oczu? Co szykujecie? Czy macie coś w planach i czego możemy się spodziewać po was? Będziemy teraz wydawać winyla, właśnie jeszcze z utworami, które pisała z nami Ola. Będzie on trochę takim właśnie podsumowaniem. Niemniej jednak, jak właśnie przesłuchałyśmy sobie tego materiału, który nam został po wspólnym tworzeniu z Olą, to właśnie utwory spoza rzeczywistości, które początkowo miały iść na naszą drugą płytę, stały się bardziej takie mroczne i depresyjne i trochę krzykliwe. Ania ma całą jedną piosenkę, gdzie się cały czas wydziera ze wściekłości. No więc na pewno weszła w nas trochę taka nie już łagodność i dziewczęcość, może trochę takie marzycielstwo, a po prostu taki plaskacz od rzeczywistości, który właśnie
nie daje nam spokoju i chcemy go wykrzyczeć. A co nas teraz spotka? Dołączyła do nas Justyna, więc zaczynamy dopiero tworzyć wspólnie materiał. Myślę, że same się zaskoczymy tym, co wyjdzie, no bo zawsze, kiedy dołącza nowa osoba do zespołu, wnosi dużo nowych nawyków, dużo nowszego spojrzenia, więc na pewno będzie to ciekawy moment w naszym zespole. Tak, no, Justyna wniosła zupełnie jakby nowe spojrzenie na muzykę, na tworzenie, na nagranie i no... Bardzo się cieszę na to, co powstanie, bo myślę, że będzie to coś niezwykłego i no, nie mogę się doczekać. Ja również nie mogę doczekać, bo bardzo fajnie mi się z wami pracuje. Założę się w takim razie, że nie tylko wy, bo i ja, a także i pewnie nasi słuchacze, którzy cały czas nas słuchają, pewnie czekają na wasze nowe twórczości, nowe podboje i przede wszystkim nowe przygody. I tego też przede wszystkim chciałbym wam życzyć. Dużo sukcesów i wielu przygód przede wszystkim i dziękuję wam bardzo za rozmowę, dziewczyny. Dziękujemy. Dzięki. W naszym studiu znajdują się Ania Gromczewska, Agnieszka Noga oraz Justyna Mikrut, czyli zespół Szklane Oczy, który w ramach live setu Radio 1.7 cały czas tutaj z nami gra. Po raz kolejny oddamy dziewczynom naszą antenę, żeby jeszcze tutaj trochę wybrzmiały, żebyście mieli szansę zapoznać się z dalszą ich twórczością, poznać też chociażby utwór Piołun, o którym tutaj tak wiele mówiłem, ale nie tylko, bo inne utwory, których nie słuchaliście wcześniej, będziecie mogli już za chwilę usłyszeć. Zespół Szklane Oczy w ramach live setu w Radiu 1.7.